Wigilia według starych ludowych obyczajów traktowana była jako dzień magiczny. Do tego dnia wcześniej starannie się przygotowywano. Uważano bowiem, iż jaka Wigilia, taki cały kolejny rok. Ściśle więc przestrzegano zasad, a także tego dnia wróżono. Jak się przygotować i na co uważać, żeby przyszły rok był dla nas pomyślny i zdrowy? W dzień Wigilii warto wcześnie wstać. Ma to zapewnić energię na cały następny rok. Należy uważać, by tego dnia się nie skaleczyć. Gdy tak się stanie, wróży to słabe zdrowie w nadchodzącym roku. Jeśli pierwszą osobą, która tego dnia wejdzie do domu, będzie mężczyzna, oznacza to, że rok będzie pomyślny. Jeśli kobieta, wróży to nieszczęście lub chorobę. Przed rozpoczęciem kolacji wigilijnej należy zaplanować liczbę uczestników, aby była parzysta. Liczba nieparzysta zwiastuje chorobę, a nawet śmierć któregoś z biesiadników w nadchodzącym roku. Jeśli dym ze zdmuchniętej wigilijnej świecy unosi się do góry, wróży to zdrowie i długie życie. Jeżeli rozchodzi się na boki, zwiastuje chorobę i nieszczęście. Kichnięcie podczas wieczerzy wigilijnej jest zapowiedzią zdrowia przez cały rok. Tego dnia za wszelką cenę należy wystrzegać się kłótni. Inaczej cały rok upłynie na zwadach i awanturach. Zdrowie na cały następny rok zapewni pozostanie przy stole do końca wigilijnej wieczerzy. Kto by zresztą chciał odejść od stołu, skoro na nim tyle pyszności? Zwyczaje wigilijne były kultywowane przez wiele lat i pokoleń. Czy dzisiaj dajemy im wiarę? Pozostawiam to Waszej ocenie. Życzę Wam, kochani, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Wesołych świąt!